Witam Cię bardzo serdecznie, Barbara Gruszka z tej strony. Dzisiaj chciałam się z Tobą podzielić pewnym takim swoim doświadczeniem, a mianowicie 5 lat temu wyszłam bardzo intensywnie w rozwój osobisty, zaczęłam intensywnie pracować nad sobą, natomiast bardzo długo nie widziałam efektów zewnętrznych. Mówię sobie, co jest grane, tak? Jestem pozytywnie nastawiona do życia, jestem otwarta, jestem taka i taka, a jednak tych rezultatów nie było za bardzo widać. Dzisiaj z perspektywy w zasadzie 5 lat mogę Wam powiedzieć, że w zasadzie ten proces we mnie bardzo, bardzo intensywnie przebiegał i w zasadzie przebiega nadal. I każdego dnia czuję, że po prostu bardzo, bardzo mocno się rozwija. Natomiast, i mało tego, zaczynają pojawiać się efekty. Efekty mojej pracy nad sobą. Natomiast to, co ja chciałam wtedy zrobić na taki dzień dobry, gdy usłyszałam pierwsze takie informacje, wow, że to trzeba się rozwijać i tak dalej, chciałam, kochani, coś jak gdyby pominąć. Zobaczmy, chociażby na przykładzie dziecka, które uczy się chodzić, tak? Na początku jest malutkie, w zasadzie się porusza gdzieś tam w swoim łóżeczku, natomiast później zaczyna raczkować, zaczyna niezgrabnie wstawać, niekoniecznie jeszcze umie utrzymać się na swoich nogach, później i zaczyna oczywiście chwiejnie chodzić. Później zaczyna chodzić pewnie, a to, co się dalej dzieje, to już w zasadzie biega i nawet nie musi myśleć o tym, jak stawiać pewne kroki. No właśnie, a ja to, co ten błąd, który popełniłam, to był błąd, że z pozycji w zasadzie takiej raczkującej chciałam bardzo, bardzo szybko być już biegaczem. Jak gdyby pomijając te wszystkie elementy, nikt mi wtedy nie powiedział, że słuchaj, to jest proces, który trwa bardzo długo i ważne, żebyś się nie zniechęciła, tylko wytrwała w tym. Więc teraz ja z perspektywy czasu mogę Tobie powiedzieć, że nie da się pominąć tych poszczególnych elementów. Tak samo jak popatrzysz chociażby na przyrodę, też z kwiatu, który pięknie kwitnie na drzewie, nie będzie od razu dojrzałej czereśni czy innego owocu, też muszą być pewne elementy tego procesu zachowane. Więc jeżeli jesteś na etapie rozwoju, ale widzisz, że coś się z Tobą dzieje, ale jeszcze nie wiesz, w którą stronę zmierzasz, to po prostu bądź cierpliwy, bądź wyrozumiały dla siebie, zidentyfikuj, w którym etapie tak naprawdę jesteś. Czy jest to etap raczkowania dopiero, czy wstawania, czy już być może stabilnie poruszasz się po swojej osobowości i już siebie dosyć dobrze poznałeś. Dlatego życzę Tobie przede wszystkim wytrwałości. Ja zdaję sobie sprawę, że mój rozwój tak naprawdę dopiero się zaczął i mimo, że już wiele osób dostrzega, że jestem bardzo, bardzo daleko w tej kwestii, to jednak mam świadomość tego, że aby płynnie biegać, to w zasadzie zajmie mi to całe życie, bo całe życie się uczymy, całe życie coś doświadczamy, więc po prostu ja już jestem uzbrojona w cierpliwość, czego Tobie życzę i przede wszystkim wytrwaj. Wytrwaj w tym, by rozkwitać jako najpiękniejszy kwiat na tej ziemi. Ślicznie dziękuję i do zobaczenia na szczycie.